już mam tą moją muchę na pulpicie w Photoshopie, tak? W Photoshopie mam ją włączoną, widzę ją tak jak na ekranie. Najpierw duplikuję obrazek. Najpierw duplikuję. Wyłączam podgląd warstwy background. Wybieram narzędzie lasso. Obrysowuję lasem. Obrysowuję lasem. Obrysowuję lasem. Następnie layer new, layer via copy, warstwa przez kopiowanie. Wystarczy nam taka krzywo wycięta mucha, bo chodzi o to, żeby ona się tylko nam dopasowywała do ścieżki, a nasza animacja będzie na białym tle. Prosiłem, jak nagrywam, żebyście nie mówili. Co chwilę ktoś coś zadaje pytanie, nie? I się nagrywa. I to będziecie mi nagrane. Zapisuję jako plik PSD. I mogę już zamknąć Photoshop. Włączam flash. Wybieram ActionScript 2.0. Następnie importuję muchę do mojej sceny. Narzędziem do transformacji zmniejszam muchę i ją obracam, a następnie przesuwam poza scenę. Teraz wciskam prawy przycisk myszki, tworzę Create Motion Twin i przesuwam muchę w drugą stronę. Klikam w tą moją ścieżkę ruchu i pojawi się po prawej stronie w panelu Properties taki przycisk Orient to Path. Włączam ten przycisk. Klikam teraz w białe pole. Staram się dostosować w jakiś sposób tą naszą ścieżkę. Może ją wykrzywię, żeby było ciekawiej. I wydłużę czas animacji. Jabłko Enter lub Ctrl Enter. Sprawdzam, jak animacja działa.
Widzimy, że jest nie najgorzej. Koniec.